Wolc wita w kolejnym epickim przeglądzie z gry Lost Castle. Gramy na singlu. No i dobra, co my tu mamy? No coś koledze nie wyszło. Co to jest? Dobra, to już my. Dobra, się wtarzać zaczął. No ale co nam się będziemy trzymać z daleka? Oczywiście, że pewnie tam idziemy. No właśnie. Dobra, teraz już faktycznie się pojawiło życie. Okej, okay, tak, mamy podstawowy atak, tak specjalny i skilla. Znaczy, no, faktycznie mamy łuk, muszę się jednak trzymajmy na dystans. Dalej specjalny. Czy to jest w ogóle atak? A nie, to jest special action. Okej, okay, nawet nie musi być atak. Po prostu unikanie będzie chyba. Aczkolwiek wciąż tak nieco dziwnie działa. Jakby nie można się przez nich rolować. Dobra, jeszcze jakiego skilla mamy? Okej, okay, bardzo szybkie strzały. Dobra. Okej. Okay. Aczkolwiek nie ma takiej potrzeby, więc idziemy dalej. Okej, to nie jest mimik. Okej, okay, z jakiego powodu nam nie zabrali sprzętu?
Póki co jednak pukajmy pod bezpieczną wersję, bez żadnych dziwnych tutaj modyfikatorów. No to jeszcze pewnie przyjdzie pora, dobra, ty jesteś do resmą czy przeciwnikiem, dobra, możemy sobie pogadać. No dobra. Nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Można tym przeskoczyć po prostu? Nie, chyba zbyt nisko skaczemy. O nie, zabili na nasze jabłka. Au, zbyt szybko. Ale po prostu mamy tym niebieskim paskiem cooldowna tego. Dobra. Jest to generalnie, im szybciej spamujemy, tym przedmiot tym faktycznie strzela. I to faktycznie da aż takie prędkości, że... Cóż, w rzeczywistości z łuku z taką prędkością strzelać nie jest łatwo. No dobra, co my tu mamy? Boomerang, chyba na jabłko. Jabłko chyba nawiało 10, więc możesz je zjeść. Bo pod Eką... Nie, pod Eką się wyrzucało. Pod I się chyba jadło. Tak, pod I się używało. Teraz jest pytanie, na dół czy na górę? Nie, to są ciekawsze drzwi. A, tu jest handlarz, okej. Okay. Aczkolwiek, no, na nic nie stać, nawet nie na jabłko. Zazwyczaj w tego typu grach, jeżeli się zaatakuje handlarz, albo w ogóle się nie da, albo są super mocni. Dobra, odpuśćmy sobie. Teraz już ich tutaj jest sporo. Leby nie są jakieś najszybsze, więc łatwo się je obchodzi. Aczkolwiek całkiem wytrzymałe są. Dobra, faktycznie minika nie działa. Pieniądze nieźle stać nas już na jabłku handlarza. A co za mysz? Przejazna czy wyroga? Teraz już chyba na pewno wygra, jak go dostała. Szał. Ta, weź nie przyzywaj kolejny. Okej, zakopał się pod ziemię. Dobra, zjedz sobie banana może. Tam się nie zmieścimy. No, chodźmy tędy. No dobra, drugie życie. Nie jest źle. Możemy coś z tym zrobić. O, jabłka tam było, więc jak najbardziej. Całe jedno. Ale przynajmniej jest ten krzyż do wskrzeszenia. Więc nie jest to. Pewnie się przyda. No teraz tutaj jestem z Kalem. Znowu ucieka. Nie w tym kierunku. Dem, za bardzo obrywamy.
Jesz, dobra. Zjedz sobie jabłko. Czemu pod eko ciągle to naciskam? Dobra, jeszcze banana. No i dobra, tak na razie zostaw. Serio, okej. Okay. Teraz jest już szkielet. Dla obes? Faktycznie. Okej, szybkie to. Ale mało wytrzymałe. Ale już nie żyje. O, jakaś potężniejsza skrzynka. Jasne. Żadnych minusów nie ma. Prędkość dalej jest taka sama. A z pewnością przybyło znacznie więcej życia. Ojej, co to jest? Mnie to nie zajmuje całej przestrzeni. Możemy przejść nad tym? W sumie... choć pewnie stanie, że się będziemy musieli teraz przed tym uciekać. Mogłoby nam kamer z nieco większym wyprzedzeniem pokazywać. Nie, okej. Okay. Nie używać rolowania się, bo to nas zatrzymuje w miejscu. Nie, to nam nic nie da. W takim słabym miejscu jest ta kamera. Chyba wręcz fatalnym, powiedziałbym. Jak my się mamy z nim tutaj bić? No, możemy go wsadzić zawsze. Jeszcze żyje? Już nie żyje. Zjedz sobie może jabłko. Łap bombę. Okej, spodobał to nieco mniej niż się spodziewałem. Nie, odsuń się. Dobra. Jak możemy do niego strzelać? Czekaj, to faktycznie zadaje obrażenia, dobra. Nie zwróciłem wcześniej uwagi, że to faktycznie coś robi. Myślałem, że to kompletnie ma pełną ochronę. A, teraz już faktycznie ma. 1 HP. Dziwię się, jeżeli pożyjemy. Zbyt wolny rol. Ale dobra, mamy ten krzyż. Teraz szybko dobij. No. Okej, to GG. Trochę zlamiłem, bo zbyt wolno zobaczyłem, że faktycznie jest strzelanie, z tego mu zabieramy życie. Dobra, nowy łuk. Czym jest ta ostatnia ikona? Znaczy przedostania, tak, na której mamy minus 5%. Większy damage, ale go jeszcze
A, krytyk. Nie tam dobre. Lepszy jest chyba straight damage niż w ten sposób. Czekaj, jaka jest prędkość strzelania z tego? Taka sama. Czekaj, to nie jest kolejny łuk jakiś? Ta! Czekaj, weź go wyrzuć. Nie jabłko, tylko łuk. Zobaczyć staty. Da, ponownie mniejszy krytyk, ale większe obrażenia. Dobra, zjedz sobie banana najpierw. Teraz jabłka jeszcze. A, masz potkę. Ile ona leczy? A, nie znala. Znaczy, no po wyglądzie myślałbym się, że jest lecząca, aczkolwiek nie wiadomo. Czym jest ta książka? Ta, jasne. Da, wiesz, że gubiłem za nami. Więc dalej. Co ja klikam? Da, te pająki z pewnością są szybsze niż kobliny. Ta, dużo szybsze i nieźle mi idzie unikanie naszych strzał. Znowu ta mysz. Au, au, au. Weź może sobie tą potkę. Czemu? Nie chciałem tu wpisać, fakt. Chciałem po prostu przesunąć. Da, ale mamy slajma. Może się przyda. Czekaj, to ma innego skilla. Dobra, zabite. Dobra, spróbuj to wypić. Miejmy nadzieję, że jest leczące. No nie jest leczące. Jak długo ta trucizna będzie nam tutaj działała aktywnie? Dobra, wypij kolejną. Znaczy, już się zastupowała. A dobra, czyli to jest jakiś melee skill. Tak, też pytanie, czym jest ta fioletowa waluta? Nie wiem, coś w rodzaju expa czy czegoś pewnie. Za 40, nieźle. Au, fuck. Dobra, zjedz sobie jabłko. To wiemy, że nas uleczy. Nie, z jednej strony jest dokładnie taki sam kolor, ale w sumie jest nieco inna fiolka. Może się przyda. Dosłownie nie widzieliśmy tutaj jeszcze ani jednej broni innej niż łuk. Mamy tylko minus 4 do... Dobre pytanie, co to jest? Powiedziałbym, że... defense chyba nasz, czyli... Zabrał nam 20 i dał gorszą zbroję. No mówił, że nie ma reklamacji, ale nawet nam nie pokazał statów przed daniem tego. Bruch. Dobra, robimy w ten sposób. Piję tą potkę. Bardzo dobrze, ta jest lecząca. Czyli pamiętamy lecząca w małej fiolce. I następnie sprawdzamy moją teorię co do potężnych albo wiecznie śmiertelnych handlarzy. Znaczy, czyli nieśmiertelnych, bo nawet cię go uderzyć nie da. Co za skamy. Ej, no co nie nam pomagałeś? Co to jest plan z wojsku zombie? Au. Czasem ciężko tutaj wyczuć na tej planszy, czy jakieś ataki jest nad tobą, czy akurat mam uderzyć. Bananka zjedz. Może się poślizgnie. O!
Dobra, warto zapamiętać, czy tam ataki i atak. Przestań uciekać. Co to było za... Czemu nam obszar zaznaczyło? To ten szczur rzucił? No cóż, ty no. Śmieć. No dobra, podsumowanie mamy. Aczkolwiek tak, było wiadomo, że śmieć jest tam tutaj przewidziana prędzej czy później. O, tutaj mamy te właśnie jednostki. Walutę tą fioletową. A mamy tutaj 3 do wyboru. Tam widzieliśmy w ogóle jakiekolwiek cele. Tak, po prostu. A daj pierwszą. Jakby, co oznacza broń plus 1? To jest po prostu obrażenia, czy jeszcze na coś nam to wpływa? Bo jakby 22, a 7 na czymś, co wydaje się być takie same, no to... Aczkolwiek to możemy zwijać 2 razy, a to 14, znaczy 10. Więc... Dobra, aczkolwiek, żeby odkrywać kolejne bonusy, to... Choć, daj jeszcze jakieś inne klucze może. W ogóle... To wszystko, bo w sumie to drzewko wygląda jakby miało być permanentne. Tu jest za dużo rzeczy i mamy za mało pieniędzy, żeby to było też jednorazowe. Damn, co to są za ceny? Ale z każdym kolejnym zakupem rośnie nam cena wszystkiego. I trzeba na to uważać. To zobaczmy, co w ogóle możemy faktycznie kupić. Te wszystkie w tej linii, dosłownie tylko w tej linii. A ta, one liniami się ustawiają cenowo. Dobre. Ma to jakiś sens. No poza tą, którą już raz ulepszyliśmy. Okej, co tu jest? To było z tymi kryetami. Obrona. A, no bo generalnie tutaj po prostu mamy staty. A, daj sobie może... Bo na jedno nas stać. Daje więcej życia. No i dobra. Już raczej za 5 nic nie znajdziemy. No, skończyliśmy. Okej, okay, kolejny bohater, tym razem z mieczem i tarczą. Dobrze, i zakładam, że raczej randomowo są tutaj wybierani. Ale jest znacznie teraz więcej ludzi. Dobra, ale w każdym razie już będziemy kończyć. Więc szybkie podsumowanie standardowo i dobra. Cóż, jakoś mechanicznie i graficznie ta gra nie jest zbyt skomplikowana, jest całkiem prosta, ale no przyjemnie się to gra, muszę powiedzieć szczerze. Jakby po prostu, co prawda, no ja pewnie jak będziemy teraz walili na mili, to nie będzie takiego wielkiego dysonansu. Jedyne, czego się mogłem przyczepić, to podczas grania tym ucznikiem, że nieco czasami ciężko się wyczuwało ten dystans na to z perspektywy 2D na trójwymiarowej planszy. Ale no, cóż, jakby
Nie ma to jakichś wielkich, imponujących, skomplikowanych mechanizmów, które mógłbym wymienić. Jakby, no oczywiście mamy ten cały roguelike, pewnie różnych handlarzy, później za te duszy demonów będziemy sobie jeszcze naszą postać ulepszać. I tak, taka standardowa formuła generalnie. Tam pewnie z kolejnym podejściem będziemy mieli coraz więcej tej rzeczy odkrywali, lepszy sprzęt mieli, staty większe. No i taki generalnie grandzik po te duszy demonów i z powrotem od nowa, no jakby cóż, standardowa formuła roguelike'ów. Ta gra, jeżeli chodzi też o wagę, jest całkiem mała, graficznie jest prosta, niektóre dźwięki to są, cóż, widać zresztą, ale nie no, po prostu przyjemnie się gra. Tyle powiem. A więc dobra, my już tutaj kończymy przez wysadzenie się w powietrze. Dobra, a więc... Dobra, nie. Najpierw śmieć, później możemy praktycznie zakończyć. No dobra, więc. Kolejna śmieć, a ja już. Dziękuję za uwagę i na ja.